Władimir Megre. Anastazja. Księga dziewiąta. Rytuały miłości. Rytuał zaślubin dla kobiet z dziećmi. Bardzo dobrze potoczyły się ich losy. Iwan zaprosił Swietłanę z synem do siebie w gościnę i przez tydzień mieszkali u niego, a potem korespondowali ze sobą. Kiedy nadeszła wiosna, Iwan wynajął lokatorom swoje moskiewskie mieszkanie za bardzo dobrą cenę, a sam wyjechał do Nowozybkowa. Rozbił swój namiot polowy obok namiotu Swietłany i Dimy. Były desantowiec miał wszystko, co było potrzebne do życia w warunkach polowych. Nawet polowy grzejnik do namiotu. Iwan zaczął z entuzjazmem kopać wykop pod fundamenty przyszłego domu. A z jeszcze większym entuzjazmem pomagał mu Dima, przyjeżdżający z mamą w wolne dni. Kiedy rozpoczęły się wakacje, zaczęli mieszkać w namiotach we trójkę. Każdego wieczoru siadali przy ognisku i omawiali projekt przyszłej siedziby. Któregoś dnia, gdy nadszedł czas kłaść się spać i ognisko się dopalało, Dima powiedział: mąż z żoną w normalnych warunkach śpią razem w jednym pokoju, a ich dzieci w drugim. Może ja będę spał w twojej pałatce, Iwan, a ty z mamą w naszym namiocie. Ale my jeszcze przecież nie jesteśmy mężem i żoną. Zaprzeczyła Swietłana. Iwan wstał, wyciągnął rękę do Swietłany, pomagając jej wstać i uroczyście, z lekkim zdenerwowaniem, wypowiedział: z tobą, piękna bogini, i z naszym synem Zuchem mógłbym tworzyć przestrzeń miłości na wieki. Swietłana odpowiedziała mu cicho: a my będziemy pomagać ci we współtworzeniu wielkim. Dima podskoczył i zaklaskał w dłonie, po czym pod gwieździstym niebem dokonali oni rytuału zaślubin, stając się mężem i żoną, oraz rytuału usynowienia, i Dima stał się rodzonym synem Iwana. Anastazjo, chciałaś powiedzieć, że chłopiec Dima stał się przybranym synem Iwana. On stał się rodzonym synem. Iwan dla Dima stał się rodzonym ojcem. A jak to możliwe, Anastazjo? To się sprzeciwia prawu biologicznemu. Ale nie jest sprzeczne z prawami Boga. Wędrusowie znali prawa nieba. Wędruski rytuał zaślubin dla kobiety mającej już dzieci znany był Iwanowi, Dimie i Swietłanie. Oni też go dopełnili. Jaki rytuał? Skąd oni o nim wiedzieli? Opisałeś go przecież. Ja nie opisywałem. Przecież mówię, Władimirze, o wydarzeniach mających miejsce w przyszłości. I o rytuale ty jeszcze napiszesz, opowiem ci o nim. Najważniejszą siłę w nim stanowią myśli, chęci trojga ludzi, aby wspólnie budować przyszłość. Podstawowa rola kobiety polega na przygotowaniu tego rytuału. Kobieta winna potrafić wytłumaczyć dziecku konieczność życia w rodzinie, konieczność posiadania ojca i wspólnego z nim tworzenia siedziby, budowania domu, sadzenia ogrodu, sadu. Kiedy w dziecku pojawi się taka potrzeba, rodzi się pragnienie, należy je wciągnąć w poszukiwania przyszłego męża i ojca. Każda matka zna swoje dziecko najlepiej, a jakiegoś jedynego sposobu na uzyskanie pożądanego rezultatu nie ma. W przypadku każdej matki może on być różny, a najważniejsze jest osiągnięcie celu. Nie wszystkie dzieci od razu akceptują to, że w ich domu przy mamie pojawia się obca osoba. Dopóki dziecko nie zapragnie mieć ojca i szukać go wspólnie z mamą, lepiej nikogo do domu nie przyprowadzać. Rola matki w przygotowaniu do obrzędu zaślubin tylko na początku jest dominująca. W momencie zaślubin główną siłą energetyczną będzie myśl dziecka. Jeśli mężczyzna i kobieta postanowili żyć wspólnie, a dziecko było jeszcze zupełnie maleńkie, mogą to zrobić, nie dopełniając rytuału, dopóki dziecko nie podrośnie i nie zacznie świadomie rozumieć istoty życia rodzinnego. Dlatego świadomego rozumienia potrzebne są właśnie wspólne starania mężczyzny i kobiety. Jeśli dziecko traktuje swojego ojczyma jak rodzonego ojca, to ten rytuał zaślubin i tak jest niezbędny. Może on spokrewnić ciałem i duchem ojca z przybranym synem czy córką. Obrzęd ten może przejawić ogromne pozytywne działanie tylko w tym przypadku, gdy dokonywany jest na ziemi przyszłej siedziby rodowej, niezależnie od tego, czy to mężczyzna,
czy kobieta jako pierwsza zaczęła ją urządzać. Ważne natomiast, żeby to miejsce podobało się wszystkim, a w pierwszym rzędzie dziecku. Rytuał winien być dopełniony pod gwiaździstym niebem. Powinno płonąć ognisko albo trzy świece. Swietłanie i Iwanowi się udało. Przy ich obopólnym wyznaniu chęci wspólnego budowania życia na niebie było mnóstwo gwiazd. Płonęło jeszcze ognisko i nie musieli czekać do drugiej nocy, ale poślubili się od razu. I uczynili wszystko należycie. Iwan i Swietłana stali przed Dimą. Popatrzywszy w gwiazdy, pierwszy odezwał się Iwan. Tutaj, na ziemi rodowej siedziby, chcę nasz ród do szczęśliwego życia poprowadzić. Zbudować dom, posadzić sad. Ciebie proszę, Dima, daj mi swoją zgodę, abym mógł na wieczność twoją matkę poślubić i abyś ty mógł stać się moim synem rodzonym. Będę niezmiernie rad, jeśli ty, Iwanie, będziesz żył z mamą i ze mną. Może nawet zacznę się lepiej uczyć. Mogę nazywać cię tatą. Naturalnie, odpowiedział Iwan. Następnie odezwała się Swietłana. Dziękuję ci, synku, pomogłeś mi męża znaleźć. Zgadzam się zostać jego wierną żoną. Żona powinna dbać o męża. Pozwól i mi, synku, troską swoją otoczyć Iwana, twojego ojca. Oczywiście, mamo. Musisz dbać o Iwana. I ja będę o niego dbał. Kupmy mu nową protezę. Widziałem, jak starą owijał taśmą izolacyjną. Tych właśnie słów nie trzeba w każdym rytuale wypowiadać. Najważniejsza jest w nim myśl, którą muszą usłyszeć planety stojące w danej chwili nad ślubującą sobie parą, ich dzieckiem czy dziećmi. Dlatego należy, aby każdy z wcześniej przyniesionego naczynia z szerokim wylewem, na przykład szklanki czy filiżanki, upił nie mniej niż 3 łyki i po nalaniu wody na dłoń obmył włosy. Następnie wszyscy troje kładą się na trawie, leżą nie krócej niż 9 minut, głowa przy głowie, chwytają się za ręce i patrzą w gwiaździste niebo, w myślach prosząc stojące nad nimi planety o pomoc w zbudowaniu szczęśliwego życia rodu i zapraszając miłość, aby zamieszkała w ich siedzibie rodowej. I tak się stanie, jeśli myśl całej trójki będzie szczera i silna. W momencie zaślubin miłość niekoniecznie musi być mocna. Wystarczy wzajemna sympatia czy też wzajemna atrakcyjność. Miłość silna i nieustająca przyjdzie do nich. Na przykład u Wedrusów zawsze pojawiała się ona po roku albo 2 latach. Rytuał ten jest najsilniejszy i nie jest okultyzmem. Gdy astronomowie i psychologowie przywrócą chociażby niewielką część wiedzy, którą w przeszłości ludzie władali, jego kosmiczna siła stanie się zrozumiała. Władimirze, zrozumiałeś. Uczestniczą w nim rośliny, woda, ziemia, planety i ludzka myśl. Pragnienie ludzi łączy się w jedność, przyciągając ku sobie w imię dobra wszystkie żywioły i sedno boskiego kosmosu. Wiesz już przecież, Władimirze, jak bardzo wzajemnie oddziałują z dalekimi planetami na niebie źdźbła traw i kwiaty, robaczki i wszystko, co żyje na Ziemi. Przypływy i odpływy wody również odbywają się pod wpływem działania ciał niebieskich. Naturalnie, również i życie ludzkie tworzy się w znacznym stopniu pod wpływem działania planet. A w tym konkretnym przypadku, dokonując takiego rytuału, 3 osoby w jedno się łączą i kierują prośbę do planet, aby spoiły ich związek. Dla planet prośba człowieka, kiedy jego cel z boskim programem jest zgodny, jest wielkim darem, powodem do dumy z siebie i człowieka. Jego świadome i szczere zwrócenie się do nich wywołuje u wielu planet na niebie zachwyt, błogie przyspieszenie. Ciała niebieskie stojące w takiej chwili nad leżącymi ludźmi zawierają pomiędzy sobą niemą umowę, aby tym ludziom pomagać w ich czynach. Odkrycia tego dokonał Wołchw, a dochodził do niego przez 90 lat. Obserwował planety, zestawiał je z działaniami ludzi. Kiedy rytuał ten uczeni Wołchwowie starali się uświadomić sobie, doszli do wniosku. W jakiś cudowny sposób planety albo siła energii kosmicznych wymazuje z ludzkiej pamięci nieprzyjemne wspomnienia z minionego życia, zwalniając miejsce na nowe, jasne doznania.
A jeszcze te energie z zachwytem w uniesieniu spokrewniają ze sobą troje ludzi. Władimirze, mówiłeś mi o telegonii, tak więc dla współczesnej nauki stało się wiadome, że pewne energie uczestniczą w formowaniu cielesnych powłok zwierząt i ludzi. Zauważ, energie niewidoczne dla oka i niezakotwiczone w materii, a siła ich działania jest rzeczywista. Przy czym ich udział ma miejsce za przyzwoleniem człowieka. Kiedy działają one zgodnie z wolą, ich wpływ jest po stokroć silniejszy. Ważną rzecz powiedzieć należy. Istota rytuału polega na tym, że telegonia jest jego przeciwieństwem, nie powoduje on swą ingerencją przekształcenia się starego związku w nowy związek, tylko przepędza wszelkie energie starego związku, obdarzając nową siłą i dając nowe życie. Istotnie. W zasadzie rytuał jest króciuteńki, a działa nieprawdopodobnie. Ludzi spokrewnia. Króciuteńki? Władimirze, pomyśl uważnie. Przygotowane do tego. Jak go nazwałeś? Króciuteńkiego rytuału trwa, bywa i nie jeden rok. Ten rytuał poprzedzają dwa inne ważne zwyczaje. Pierwszy na przykład, matka winna przygotować swoje dziecko. Zwróć uwagę, Władimirze, Iwan przecież na początku powiedział, że chce rozbić pałatkę swoją i za udostępnienie miejsca proponuje odpracowanie w gospodarstwie. A oto element z innego rytuału. Każdy samotny mężczyzna stanu wolnego musiał raz w roku przez miesiąc pracować w gospodarstwie kobiety, samotnej wdowy lub mieszkającej wraz z dziećmi. Niekoniecznie musiał być cały miesiąc przepracowany. Stary kawaler mógł być przez tydzień u jednej, a potem nająć się u innej. Ten zwyczaj naturalnie wziął się nie stąd, aby kobiecie samotnej w gospodarstwie pomóc. Celem jego było zapoznawanie ludzi ze sobą i pomaganie im w tworzeniu rodziny. Kawaler, mężczyzna, przychodził do wdowy i mówił: Gospodyni, szukam pracy. Może znajdzie się u ciebie jakieś zajęcie dla mnie? Jeśli kobiecie już od pierwszego wejrzenia kawaler się nie spodobał, odpowiadała: Wszystkie prace w gospodarstwie są zrobione. A i zapłacić za pracę póki co nie mogę. A jeśli mężczyzna podobał się kobiecie, dawała mu jakiekolwiek zajęcie na 2 albo 3 dni. Następnie zlecała inne zadania. Nieważne, z jakim mistrzostwem i wprawą praca była wykonywana, najważniejsze, czy ludzie przypadli sobie nawzajem do serca, czy też nie. Jeśli spodobali się sobie, to kobieta mogła poprosić mężczyznę, aby został dłużej niż miesiąc, a jeśli zostawał po roku wspólnego gospodarowania, albo ślubowali sobie, albo się rozstawali. Anastazjo, a powiedz, czy po tym rytuale zaślubieni muszą pójść do urzędu stanu cywilnego? Wszelkich formalności, jeśli są one w życiu potrzebne, można dopełnić, jednak temu, co najważniejsze, one i tak już w żaden sposób przeszkodzić nie zdołają. Kobiety wyższych sfer. Kończąc poprzedni rozdział, pomyślałem. Taki rytuał można z powodzeniem przeprowadzić i w dzisiejszych czasach. Dziś ludzie w wielu regionach Rosji, przede wszystkim są to czytelnicy książek z serii Dzwoniące Sedry Rosji, gromadzą się w grupy, biorą po hektarze ziemi i zaprowadzają tam sady, budują domy, urządzają tam swoją małą ojczyznę. Robią tak z reguły rodzinami. Jednak w grupach tych znajduje się znaczna liczba samotnych kobiet. W ostatnim roku często bywałem w osadzie pod miastem Władimir. W osadzie tej teraz naliczyć można około 60 budujących się siedzib. Podrastają też urodzone w nich dzieci. Lecz są także samotne kobiety. One, wziąwszy ten hektar ziemi, czasem z pomocą swoich dzieci, a czasem w pojedynkę budują swoją siedzibę. Wyobrażacie to sobie? Kobieta sama buduje dom, sadzi sad. I urządza nie jakąś maleńką daczę na 6 arach, ale buduje prawdziwą siedzibę. Czy jest im trudno? W sensie materialnym, tak. Znam pewną kobietę, która wynajmuje w Moskwie swoje mieszkanie i za uzyskiwane pieniądze buduje w polu dom. Z powodu braku środków nie zawsze może wynająć fachowców i znaczną część prac wykonuje samodzielnie. I robi to z radością.
Ona ma cel. Radość zbliżania się do Niego, nawet jeśli powoli, rekompensuje trudności, także stają się niedostrzegalne. Zaznajamiając się z informacjami docierającymi z różnych osad, zdecydowałem się natychmiast napisać o nich książkę. Będzie to zaiste książka historyczna. Nasi potomni winni wiedzieć, jak i dzięki komu zaczęło się budowanie ich szczęśliwej cywilizacji. A na razie poprosiłem o scharakteryzowanie niezamężnych kobiet i ich pracy żony jednego z założycieli osady Rodzinna na terenie okręgu władymirskiego. Oto ich krótkie charakterystyki. Jewgenia T. Rodem z Mołdawii, lat 53, geolog, piękna kobieta, uśmiech gwiazdy filmowej, do Małachowki pod Moskwą nie jeździ. Mówi: dom jest tutaj. Przyjechała obejrzeć miejsce w 2003 roku. Poszła do lasu na grzyby. Uprzedzali mnie. Opowiada Jewgenia. To specyficzny las. Odpowiedziałam im. Jestem geologiem, nie zabłądzę. Błąkałam się w promieniu 3 kilometrów przez 12 godzin. Przyszłam przed północą z pokaleczonymi nogami. To moje miejsce. Wynajęłam mieszkanie na Małachowce za 10 500 rubli, około 300 dolarów. I za te pieniądze zaczęłam się budować. Wynajęłam dom obok swojej działki. W piecu nie palono od 10 lat, dom się walił. Zimowałam we wsi sama. Do Konajewa czasami chodziłam w gości. Drewno oszczędzałam, paliłam co drugi dzień. Jesienią zrobiłam fundament, postawiłam z rąb łaźni 4 na 4 metry. Całą zimę uszczelniałam dom pakułami. Teraz znam dźwięk spadających płatków śniegu. W domu chodziłam w 3 parach spodni, 3 swetrach, kurtce i czapce. A na dworze w lekkim ubraniu pracuję. Wiosną nożem zczyściłam resztki kory na zrębie. Teraz mój dom wyheblowany. Słyszę, jak topnieje śnieg. Potrzebny zdun. Ubieram się ciepło, biorę wędkę, bez haczyka. Idę nad staw, gdzie mężczyźni łowią ryby. Zarzucam swoją wędkę, nie daj Bóg, żeby mężczyźni zobaczyli mój sprzęt wędkarski. Prowadzę z nimi rozmowy i wyławiam z duna. A jeśli jest potrzebny traktor, wychodzę na drogę i zatrzymuję pierwszy, jaki się pojawi. W ogrodzie u niej panuje porządek, wszystko rośnie. W pierwszym roku zrobiła wychodek i letnią kuchnię z plecionki. Kiedy nie ma nic do jedzenia, je kaszę z rybim tłuszczem. Gotuje bardzo dobrze. Swoją aktywnością zdobyła wszystkich, miejscowi od nas uciekają, a jej dom już stoi. Mówi, co myśli. Lubow E. Pochodzi z Dalekiego Wschodu, lat 58, przez 27 lat mieszkała w Permie, 20 lat w okręgu cymliansko-rostowskim, ichtiolog, pracowała w nadzorze rybackim, obecnie na emeryturze. Matka lat 84, syn lat 30, mieszka w Permie, ma 2 dzieci, syn lat 18, mieszka w Cymliańsku. Jak mówi, w tym roku zaczęła odwrotne odliczanie czasu i teraz skończy 57 lat. Siedzibę zaczęła urządzać w 2003 roku. Przyjechała na 10 dni, wykosiła burzan, posadziła żywopłot, świerki, sosny, brzozy, osiki, lipy, klony. Działka w idealnym porządku. Zimą przywiozła 50 tysięcy rubli, wszystkie mamine oszczędności, postawiła z rąb, pokryła go papą dachową. Wiosną przyjechała z byłym mężem, zabrał ją po drodze do Permu. Pracowali na działce razem. Mówi, o gdyby wcześniej tak było, nie odeszłabym od niego. Przyjechała latem, 6 lipca, bardzo się spieszyła, chciała zdążyć na święto Jana Kupały. Tak bardzo lubi święta, śpiewa, gra na gitarze, tańczy. Emerytury ma 2000 rubli, około 180 zł. Na lato zwolniła się z pracy, pieniędzy jej wystarcza, potrzeba tylko na drogę. Pomogli z cegłą, cementem, drewnem. Sama w ciągu miesiąca zrobiła fundament pod piec, zrobiła fundament z rębu, założyła legary pod podłogę, uszczelniła cały dom,
zrobiła szopę, letnią kuchnię. Taszczyła taczki z kamieniami, piaskiem, tłuczniem, myślała. Nie dam rady, dała radę. Okrzepła, schudła, zaczęła przepływać jezioro tam i z powrotem, wcześniej nie potrafiła. Odmłodniała o 10 lat, a marzyła, żeby choć o jeden rok. Oczy błyszczące, uśmiech z twarzy nie znika, przyjaźni się ze wszystkimi i godzi wszystkich. Dom buduje dla siebie i dla mamy, z którą zamierza się wiosną do niego wprowadzić. Chce, żeby syn mógł z wnukami z Permu przyjechać, na razie w gościnę, a potem się zobaczy. Pieniędzy nie ma, nie ma ich skąd oczekiwać. Ma stare skrzypce, które ojciec z wojny przywiózł 15 lat temu. Eksperci wycenili je na minimum 10 tysięcy do 15 tysięcy dolarów, bez renowacji. Ma ogromną nadzieję, że je sprzeda, skrzypce powinny służyć do gry, a nie jako eksponat muzealny. Jeśli się uda, sprawy przybiorą szybszy obrót, a jeśli nie, będzie musiała wszystko robić sama. Ot ani podłóg, ani sufitów bez desek się nie położy. Martwi się, że nie ma pieniędzy, ale dom buduje. Przyjedzie we wrześniu, znowu na miesiąc. Zimą była w Permie u wnuków i tak tylko zajechała do siebie na działkę, na jeden dzień pochodzić, postać, żeby tylko bezpośredni pociąg do Rostowa był. Natalia D. Rodem z Wołogdy, dwie córeczki. 2 i 5 lat. Mieszka w namiocie od końca maja. Z mężem się rozwiodła, dzieci chce wywieźć z miasta, żeby ich nie tresować w systemie. Lato jest chłodne, deszczowe. Żadnej skargi. Przywieźli stary wagonik, wszystko w nim wysprzątała, wyczyściła, bardzo chce go ocieplić. Kupuje deski. Pieniędzy brak, mąż daje na jedzenie dla dzieci, ona teraz utrzymuje dzieci, zarabia pracą w polu i pomaga mężczyznom kłaść fundamenty. Marzy, aby zamieszkać w siedzibie, jeśli się nie uda na tę, to chociaż na następną zimę. Studiuje wszelkie możliwe projekty domów, które może zbudować sama, dom z cegły saganowej, z gliny albo ziemiankę. Dzieci stały się spokojniejsze i radośniejsze. Kiedy przychodzi do domu Luby J., widzi, co ta zdołała zrobić, mówi wówczas. Jeśli ty zdołałaś, ja też zdołam. Jestem przecież młodsza, silniejsza. Zdoła. Zawsze uśmiechnięta, niezwykle wprost śpiewa. Wykształcenie ma wyższe. Duszę przepiękną. Wybaczcie te emocje, ale ja je wszystkie bardzo kocham. Nadjeżdża Z. Rolnik z Białorusi. Po Czarnobylu mieszkała pod Azowem, rok w Pareckim pod Suzdalem, dopóki czekała na ziemię, ostatni rok mieszkała w Koniajewie, w cudzym domu. Latem rozpoczęła budowę swojego domu. Dwoje dorosłych dzieci jeszcze mieszka w Moskwie. Działki wzięły też córka i siostra z Białorusi. Chcą się zebrać wszyscy razem. Mąż i dzieci pracują, a Nadjeżdża zajmuje się gospodarstwem, kieruje budową i sama buduje dom. Przez wiele lat tańczyła zawodowo w zespole, sylwetka baleriny, kiedy wiezie taczkę z nawozem, zauroczysz się. W gospodarstwie są 2 psy, 4 koty, na myszy, króliki, kury, rasa smirowska, zachowana od rewolucji po futorach, koza, gołębie. W domu może wszelkich możliwych kwiatów i zwyczajnych, i egzotycznych. Wiedza encyklopedyczna na wszystkie niezbędne dla niej tematy. Mąż i dzieci ją wspierają, lecz wszystko musi robić sama, oni mają na razie inne życie. Zdecydowanie i pewnie buduje przyszłość. Niedawno złamała prawą rękę, spadła z roweru, który dzieci podarowały jej na 50. urodziny, żeby wszędzie mogła zdążyć. Przerwa, 1 dzień. Drugiego dnia już przetrząsała siano dla zwierząt na zimę. Teraz maluje i hebluje deski. Na pytanie, jak, odpowiada. Tylko lewą. Zawsze uśmiechnięta, lubi śpiewać, dusza każdego towarzystwa, ulubienica wszystkich, skarbnica wiedzy, nasz konsultant. Filigranowa, zgrabna, podporą całej rodziny. Zdąży wszędzie. Dom, budowa, zwierzęta, ogród, zaopatrzenie, a jakie nalewki.
Nigdzie nie ma żadnego mieszkania, dokąd mogłaby wrócić, ani domu. Na jesień dom na wsi trzeba opuścić, przyjeżdżają tu gospodarze. Zimować będzie w nowym domu. Te informacje uzyskałem przed rokiem. Teraz wszystkie wymienione bohaterki już wybudowały domy i odstępować od swego celu nie mają zamiaru. Z pewnością o takich kobietach mówi się: konia w galopie zatrzyma, do płonącej izby wejdzie. A ja bym dodał: siedzibę sama zbuduje, mężczyznę ku wieczności poprowadzi. Ale gdzie ten mężczyzna? Jak się z nim spotka, jeśli od rana do wieczora zajęta jest swoim wielkim dziełem? A ile młodych i dzielnych kobiet w różnych zakątkach kraju marzy o stworzeniu siedziby rodowej? I dobrze, jeśliby przed jej stworzeniem znalazły one swoich współtowarzyszy życia. Pomyślałem też, co by było, jeśliby zorganizować bank danych, w którym takie kobiety będą zarejestrowane, a mężczyźni w charakterze pracowników sezonowych będą je odwiedzać. Może zdołają wybrać sobie małżonka. Nie mężczyźni je powinni wybierać, tylko one mężczyzn. Jest takie określenie: kobieta z wyższych sfer, oznaczające kobietę, która należy do elitarnej sfery bogatych czy znanych ludzi. Lecz jakaż to jest wyższa sfera, jeśli społeczeństwo nie ma z tych sfer żadnego pożytku, oprócz plotek na stronach brukowej prasy. A żeniąc się z kobietą z tej sfery, jak zauważa mnóstwo mężczyzn, niczego oprócz kaprysów i niewyobrażalnych wymagań nie zyskujesz. Tak więc myślę sobie, że kobiety z wyższych sfer to te zamężne i niezamężne, które dziś budują siedziby rodowe i zamierzają rodzić w nich zdrowe dzieci albo przekazać gotowe siedziby swoim już urodzonym dzieciom. Z nich tylko korzyść być może zarówno dla poszczególnych mężczyzn, jak i dla całego państwa. Zrodzone z nich dzieci będą uosobieniem przyszłej cywilizacji. Po tysiąckroć rację miał dziadek Anastazji, kiedy mówił o konieczności rozwiązania na szczeblu państwowym kwestii związanych z rodziną. To, jak rozwiązuje się je dziś, najlepiej wiedzą same rosyjskie i nie tylko rosyjskie rodziny. Niezbędne jest przedsięwzięcie pewnych kroków w celu niesienia pomocy tym kobietom, a raczej mężczyznom, aby mogli poznać te kobiety, urządzające swoją małą ojczyznę. Zwracam się do administratorów strony anastazja.ru z prośbą o zastanowienie się, jak poprawić jakość rubryki dotyczącej zawierania znajomości na stronie. Ażeby każda niezamężna kobieta i nieżonaty mężczyzna spośród moich czytelników mogli umieścić na niej swoje adresy i dane kontaktowe. Tym, którzy nie mają komputera, przypominam, że prawie w każdym mieście są kawiarenki internetowe, w których można czytać wiadomości ze stron, jak również skrzynki pocztowe, świadczące usługi przekazywania informacji przez internet. Ze swej strony napiszę tutaj tekst apelu do mężczyzn wszystkich krajów, w których wychodzą moje książki, i poproszę wszystkich tłumaczy w Europie, Ameryce, aby podkreślili go szczególnie. Szanowni panowie, mężczyźni drodzy, zwracam się szczególnie do tych, którym życie rodzinne się nie ułożyło, a chcieliby spotkać tę jedyną kobietę, z którą można zaznać radości życia codziennego. Lecz gdzie można znaleźć taką kobietę? Prawie jedynym sposobem jest zwrócenie się do jednej z wielu agencji matrymonialnych. Jednakże zwróćcie uwagę, prawie wszystkie na pierwszym miejscu wymieniają cechy zewnętrzne, wiek, zaledwie z lekka dotykając charakteru i dążeń życiowych. A i to z lekka w żaden sposób nie jest wiarygodne. A wiarygodność. Pojawiły się kobiety otwarcie oferujące swoją młodość, piękno i uśmiech, gotowe zawrzeć z wami związek małżeński, pod warunkiem, że jesteście bogaci i możecie im zapewnić odpowiedni poziom materialny. W Moskwie już istnieją kawiarnie, gdzie zbierają się piękne kandydatki dla bogatych narzeczonych. Zjawisko to nie jest nowe. Ale co w tym złego? Pomyślą niektórzy mężczyźni. Posiadam wystarczające środki i mogę sobie pozwolić zawrzeć kontrakt małżeński z młodziutką pięknością. Niech mnie ona zadowala w łóżku, niech mi zazdroszczą na światowych salonach, przecież obcując z młodymi, sam młodniejesz. Wszystko to prawda, ale jest jedno ale. O czym marzy i myśli wasza młoda przyjaciółka?
jest przecież z krwi i kości, otwarta na namiętność i miłość, ale obiektem jej miłości absolutnie nie jesteście wy. I oto pojawia się chęć uwolnienia od was jako od przeszkody na drodze do szczęścia. I chociaż nie ucieknie się do tego, aby was wyeliminować, a jak wiadomo, i takie sytuacje się zdarzają, chociaż nie dosypie wam do porannej kawy czegoś szkodliwego, to wystarczy myśl, nawet podświadoma, ażeby was odsunąć. Myślicie, że przyprowadzacie do swojego domu dobrą i czułą piękność, a w rzeczywistości wpuszczacie jadowitą żmiję. Różnica jest tutaj tylko w wyglądzie i zamiast umieścić tę żmiję w terrarium z hartowanego szkła, kładziecie ją obok siebie do łóżka. Być może jako przeciwwaga dla zgubnych zjawisk naszego życia pojawiły się te wspaniałe kobiety, reprezentantki nowej, szczęśliwej cywilizacji. One, budując siedziby rodowe, tworzą niezwyczajny dach nad głową, ale dają początek nowemu życiu. Początek. Umierający miliarder powstanie, odzyska młodość, spotkawszy taką kobietę. Kwitnący biznesmen bez niej zmarnieje. Nie pieniądze przedłużają życie, ale myśl waszej ukochanej i przestrzeń miłości wespół z nią stworzona. I nie tylko przedłużają, a czynią je wiecznym, zapewniając warunki dla jak najszybszego i świadomego ponownego wcielenia. Jakich słów bym nie napisał, jakich bym argumentów nie przytaczał, nie poruszą one serca tak, jak może poruszyć wasze serce znajomość z tymi kobietami. Spróbujcie spotkać się z ziemskimi boginiami wieczności. I może wasze spotkanie podobne będzie do tego, o którym opowiedziała Anastazja.